Witam Państwa serdecznie. 8 czerwiec. Jodobranie ruszyło. Rozlewanie miodów. Miodzie się wyjątkowo pięknie kręci. Mieszanka spadzi wielokwiatów. Jeśli się Wam podoba moje miodobranie, drodzy Państwo, dajcie w górę łapkę, zasubskrybujcie kanał, polećcie. Piękne miodziki. Odcień taki herbaciany, bardzo smaczny. Tu jest spać jadłowa liściasta i wielokwiaty. Także tu jest mieszanka polifenolów. Prowadzę pasiekę bez jakiejkolwiek chemii, bez chemii na choroby pszczół, bez chemii na warozę. Na razie mi się to udaje. Moje miody to są polifenole naturalne, wyciągnięte z kwiatów, które są dobrą pożywką do bakterii jelitowej i w ten sposób ten miód z mojej pasieki przywraca do zdrowia, poprawia odporność, bo za naszą odporność, za nasze zdrowie odpowiadają dobrze wypielęgnowane bakterie jelitowe. I z tego sobie musimy zdać sprawę, że tylko miód bez chemii takie sprawy rozwiązuje. Wiele jest konsumentów w mojej pasiece, którzy powrócili do miodu z mojej pasieki i dadzą rady go zużywać, konsumować, bo już mieli takie przeświadczenie, że ich miód uczula, bo się źle po nich czują. Ja też. Dają mi do degustacji ludzie różne miody nabyte w supermarketach i co się okazuje? To jest mieszanka chemii. Ja jestem bardzo uczulny na chemię. Po prostu biorę ilość miodu jak ziarno pszenicy. I to powoduje od razu zrobić ból głowy, problemy z oddychaniem. A co by było, gdybym wziął całą łyżeczkę takiej chemii? Także tych miodów spółek się wystrzegajcie. Nie wiadomo, w co w nich się znajduje. No i proszę Państwa, serdecznie się z Państwem żegnam.